Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj pan Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, PKN Orlen wspólnie z Centrum Onkologii i Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zainicjował program, który ma na celu ułatwienie mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego takie monitorowanie stanu zdrowia i profilaktykę zdrowia szeroko pojętą. Program uzyskał honorowy patronat ministra zdrowia. Na czym dokładnie polega ten projekt? No to jest projekt, który dla mnie jako ministra zdrowia jest fantastycznym przykładem odpowiedzialności społecznej dużego biznesu, dlatego że to ogromny szacunek dla PKN Orlen, że chce inwestować swoje pieniądze jako spółki, jako firmy w projekty wspólnie wykonywane z ekspertami dla lokalnej społeczności, dla społeczności Płocka, powiatu płockiego, gostyńskiego, sierpeckiego. No to są obszary, które są blisko PKN Orlenowi, ale też dobry przykład tego, jak można prowadzić badania na społeczności, na ile ich stan zdrowia jest zadowalający, na ile ich stan zdrowia ma pewne ryzyko chorób cywilizacyjnych, bo wiemy, że przecież w różnych regionach Polski to ryzyko jest różne. I to jest program, który będzie miał na celu analizę stanu zdrowia mieszkańców obszaru płockiego i powiatów sierpeckiego i gostyńskiego oraz badania profilaktyczne i edukacyjne. I ja myślę, że to jest taki dobry początek obecności ekspertów, którzy do tej pory byli zlokalizowani w Warszawie, czyli Centrum Onkologii Instytutu Gruźlicy, w Płocku, dla tych ludzi. Dlatego, że jak ja mówię, no, czy Mahomet ma iść do góry, czy góra do Mahometa? No dlaczego ludzie jeżdżą z Płocka do Warszawy, zamiast eksperci z Warszawy do Płocka? To bardzo fajnie brzmi. Szczególnie zainteresowała mnie profilaktyka, ponieważ wiemy, że coraz więcej osób w Polsce, szczególnie dzieci, ma problem chociażby z otyłością. Otyłość staje się naszą chorobą cywilizacyjną. Czy ten program ujmie też właśnie te aspekty? Na pewno, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę, że otyłość to nie jest tylko ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób takich jak cukrzyca, ale również chorób onkologicznych, czyli otyłość jest ryzykiem raka. W związku z tym ten obszar edukacyjny, szczególnie dedykowany szkół, jest tutaj dla mnie niezwykle ważny, bo wiemy, że działania profilaktyczne, tej takiej profilaktyki, zmiany trybu życia są chyba najważniejsze w ogóle w działaniach profilaktycznych. Jeżeli popatrzymy na wpływ na długość życia, to stricte działania lecznicze, medyczne, służby zdrowia, to jest tylko 30%. Reszta, te 70%, to jest jak żyjemy, co jemy, jak się zachowujemy, czy prowadzimy aktywny tryb życia, czy uprawiamy sport, czy pijemy alkohol, czy palimy tytoń, czy jesteśmy uzależnieni od innych używek, bądź też innych rzeczy. Tutaj jest ogromna rola edukacji w szkole. My rozpoczynamy zresztą taki duży program obecności nauk o zdrowiu w szkole, ale przykład właśnie tego programu no jest taką zajawką, taką jaskółką tego, że my musimy mówić dzieciom o tym, jak żyć zdrowo. Naprawdę zamiast edukacji różnych kontrowersyjnych tematów, myślę, że osiągniemy więcej, jeżeli powiemy dzieciom, że ruch jest zdrowy, że jedzenie nieprzetworzonej żywności jest zdrowe, że jedzenie tej żywności, którą przecież tu produkujemy na Mazowszu i ona rośnie zdrowa, bez takiej ilości konserwantów, to jest lepszy wpływ na nasze życie niż potem leczenie już chorób istniejących. Ważnym elementem programu, z tego co usłyszeliśmy dotychczas, jest też zwiększenie dostępności do diagnostyki chorób układu oddechowego i nowotworów. W jaki sposób dokładnie to ma się odbywać? No, tutaj proponujemy, żeby dobre certyfikowane choćby spirometry, które są podstawą diagnostyki chorób płuc, były w regionie obecne, w miejscach, gdzie przyjmowani są pacjenci z chorobami płuc, czy w przychodniach. No i na to są też dedykowane pieniądze, żeby kupić te aparaty. One powinny być dobrej jakości, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do wyników badań.
No a to, tak jak powiedziałem, to jest podstawa diagnostyki, podstawa rozpoznania w ogóle choroby płuc, więc myślę, że taka inwestycja, również dobry sprzęt, jest też dobra dla płoczan i mieszkańców powiatów płockiego, gostynickiego, sierpeckiego. Czy wiadomo już, kiedy program ruszy? Tak, program ruszy niedługo, to znaczy program, umowy zostaną podpisane, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni. Natomiast otwarcie takie oficjalne otwarcie programu jeszcze, myślę, w tym roku. No, nie chcę jeszcze zdradzać terminu, bo to jest, powiemy to w czasie podpisywania umowy. Natomiast na pewno w tym roku już ruszymy z programem. Program jest obliczony na 5 lat, w związku z tym to naprawdę jest taka poważna inwestycja w zdrowie Polaków, mieszkańców tego regionu. Panie ministrze, jest pan z zawodu lekarzem, kardiologiem, no teraz też ministrem zdrowia. Co było dla pana najtrudniejsze po objęciu tej funkcji? No, na pewno obraz polskiej służby zdrowia jako lekarza, profesora, kierownika nawet różnych jednostek służby zdrowia jest zupełnie inny niż jak się wchodzi w pozycję regulatora, ministra zdrowia. Obraz jest zupełnie inny, jest dużo szerszy, jest całości medycyny, nie tylko kardiologii, nie tylko chorób wewnętrznych. Potrzeby widać zupełnie szerzej. No a poza tym na pewno dostrzec można różnice choćby potrzeb w różnych regionach Polski. To jest niestety jeszcze nie jest równomiernie dystrybuowana ta jakość, ta dostępność. Stąd takie programy, które podjąłem, jak choćby Narodowa Sieć Onkologiczna, gdzie niezależnie gdzie kto mieszka, powinien mieć dobre leczenie onkologiczne. No, nie możemy mieć różnic długości życia, tak jak choćby w samej Warszawie, pomiędzy Pragą a centrum, to mamy czasami różnice w około 10 lat długości życia. To są szokujące dane, ale widzimy, że czasami ważniejszy jest kod pocztowy niż kod genetyczny. W związku z tym naszymi działaniami jako Ministerstwa Zdrowia, jako rządu, jako Prawa i Sprawiedliwości chcielibyśmy, żeby ta dobra jakość była nie tylko zlokalizowana w dużych ośrodkach, ale była dostępna dla każdego mieszkańca, każdego powiatu. Nie da się ukryć, że sytuacja w służbie zdrowia w Polsce, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. To pewnie wynika z wielu lat, nie jest to kwestia ostatniego roku czy dwóch. Wiem, że tych działań, nazwijmy to naprawczych, jest na pewno sporo, ale gdyby pan miał wyjawić takie najważniejsze z nich, to jakie by to było? To jest zaniedbania wieloletnie i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, jeżeli chcemy naprawić polską służbę zdrowia, to nie naprawimy jej w ciągu jednej kadencji. To jest ileś lat zaniedbań, choćby finansowania. Na poziomie 4,7 PKB no nie da się funkcjonować z tak niskimi nakładami na ochronę zdrowia. I to jest pierwszy raz, kiedy ktoś miał odwagę powiedzieć, tak, zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, choćby to miało oznaczać ogromne zobowiązania i ogromny wysiłek dla państwa. I to zrobiliśmy. Pierwsze odważna decyzja, ustawa 6%. Myśmy teraz jeszcze ją przyspieszyli do 2024 roku. I żeby pokazać skalę, to w tej chwili wydajemy 102 miliardy złotych na służbę zdrowia, a w roku 2024, czyli za 5 lat, to jest dosyć krótki okres, będziemy wydawali o 60 miliardów więcej, czyli prawie 2/3 więcej niż mamy teraz. 160 miliardów w 2024 roku. To są ogromne pieniądze, gigantyczne pieniądze. Oczywiście ja uważam, że powinniśmy dążyć do średniej europejskiej jak najszybciej i na pewno będziemy dalej te kwoty zwiększać, ale to zobowiązanie myślę, że jest jednym z najważniejszych w działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Druga rzecz to jest kadry. No, przez wiele lat mówiło się, że za dużo mamy lekarzy, za dużo mamy pielęgniarek. No, nie mamy za dużo, mamy za mało. W związku z tym nie tylko chcemy poprawiać warunki pracy i płacy i dzięki temu pierwszy raz w historii chyba w 2018 roku 100% absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa odebrało prawo wykonywania zawodu i wchodzi do pracy. Wcześniej to było tylko 2/3
a 1/3 gdzieś nam uciekała zupełnie w inne zawody. Ale też to są zwiększane limity na studiach lekarskich o 2000 w stosunku do roku 2015. W związku z tym staramy się poprawić tą dostępność, bo przecież nie jest pytanie, jak by nas leczono, tylko czy ktokolwiek by miał szansę nas leczyć. Czy te pielęgniarki za 10 lat będą w Polsce, czy ich w ogóle nie będzie. A mamy starzejące się społeczeństwo, to wiemy, w związku z tym potrzebujemy więcej kadr medycznych, a nie mniej. No i trzecia rzecz oczywiście to jest cały system dostępności do świadczeń. Tutaj oczywiście Polacy oczekują skrócenia się kolejek, to robimy, bo w zaćmie, proszę zauważyć, z 500 000 pacjentów oczekujących w kolejce, które odziedziczyliśmy w poprzednikach, mamy w tej chwili o 200 000 osób mniej. To jest duże miasto, które czekało w kolejce. Na rezonans, na tomografię mówi się o średnich województwach, ale mamy 100 kilkadziesiąt miejsc w Polsce, gdzie na tomografię komputerową czeka się poniżej 2 tygodni. W związku z tym to są realne działania nasze w zakresie kolejek, bardzo poważnej diagnostyki, bo potrzebnej choćby przy chorobach onkologicznych. To samo musimy teraz zrobić ze specjalistami, więc to jest wyzwanie na przyszłą kadencję. No i jeden z rzeczy, która może dla pacjenta jest tak mało widoczna, ale informatyzacja. Bez informatyzacji, bez baz danych trudno zarządzać sektorem gospodarki, która obejmuje właśnie 100 miliardów złotych. A okazuje się, że do tej pory w ogóle tej informatyzacji nie było. No to teraz jest i okazuje się, że można. E-recepta, zwolnienia, e-skierowania za chwilę i pacjent, który z SOR-u wychodzi i ma dostać poświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, że przysługują mu choćby jakieś medyczne sprzęty, no pójdzie to skierowanie już elektronicznie, nie będzie musiał jeździć po zaświadczenie do NFZ-u. No to są takie rzeczy, które początkowo są niewidoczne, ale potem okazuje się, że pacjent, który dostaje receptę, może ją zrealizować w każdej aptece, nie zgubi tego. Mało tego, jeżeli używa internetowego konta pacjenta, to lekarz, któremu udostępni tą wiedzę, wie, że już kto inny przepisał mu pewne leki i on nie może już przepisać takich, które by miały interakcję z poprzednimi. W związku z tym to jest bezpieczeństwo pacjenta. Spotykamy się w Płocku. Właśnie z regionu Płocko-Ciechanowskiego startuje pan z numeru pierwszego na listach Prawa i Sprawiedliwości. Nie da się tego tematu uniknąć w tak gorącym okresie. Z jakiego powodu podjął pan decyzję o startowaniu w tym roku? No to jest ogromny zaszczyt. No to otrzymanie roli lidera i kogoś, kto otwiera listę kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej, to jest wielkie wyzwanie, ale wielki zaszczyt oczywiście. Natomiast no ja, moja rodzina pochodzi z Mazowsza od wieków, w związku z tym Mazowsze jest takim specyficznym rejonem w Polsce. Zawsze ludzie z Mazowsza byli twardzi, nieustępliwi, ale też do bólu szczerzy. I ja powiem szczerze, że dużą przyjemność sprawia mi teraz spotykanie ludzi na różnych eventach, takich jak dożynki czy odpusty, gdzie ktoś, kto mnie lubi, mówi to wprost, że tak robi pan to i to dobrze, a ktoś, kto mnie nie lubi, mówi mi też wprost, mówi to i to robi pan według mnie źle. Ja to cenię w osobach, które tutaj mieszkają, nie owijają w bawełnę, są szczerzy, to poprawność polityczna jest na drugim miejscu, a szczerość i powiedzenie prawdy w oczy tej dobrej i tej złej jest na pierwszym miejscu i to jest fajne, w związku z tym naprawdę sprawia mi to taką satysfakcję. Może to jest trochę tak jak w medycynie, że stawiając odpowiednią diagnozę, można odpowiednio leczyć, więc jeżeli szczerze dowie się pan wszystkiego na swój temat, to też można szczerze reagować. Oczywiście, ja uważam, że to jest znacznie lepsze, bo prawda was wyzwoli, to powiedział święty Jan Paweł II i no tak jest, no jeżeli wiemy i mamy, proszę państwa, proszę pani redaktor, no jak ktoś siedzi w Warszawie i bardzo łatwo jest się oderwać od rzeczywistości, w związku z tym te kontakty z ludźmi, ta taka normalna reakcja, to jeszcze trzeba poprawić, tamto trzeba poprawić, a to jest dobrze, to idzie w dobrym kierunku, myślę, że jest niezbędna po to, żebyśmy się nie oderwali i nie zaczęli bujać gdzieś w obłokach w ministerstwie. Ten kontakt, ja zresztą to nie tylko teraz robię, no jeździłem cały czas po Polsce, spotykałem się z lekarzami,
pielęgniarkami, z ratownikami, z diagnostami, fizjoterapeutami z całej Polski, z załogami szpitali, z przychodni, z samorządem różnych zawodów. Ta wiedza taka od dołu no jest chyba niezbędna do funkcjonowania. Co więcej, teraz żeśmy zmienili zupełnie podejście w ministerstwie i głównym partnerem naszym w aktach prawnych, w ustawach, w zarządzeniach są pacjenci, są stowarzyszenia pacjenckie. To jest świetna współpraca. Teraz zmieniliśmy leczenie raka piersi w Polsce. Osiągnęliśmy tak naprawdę europejski standard. Mamy 11 leków na raka piersi. Wreszcie w 2014 roku mieliśmy 2. To jest różnica gigantyczna. Breast Cancer Unity w całej Polsce 40 do 50. Ogromna różnica. Dzięki temu, że współpracowaliśmy z Amazonkami, współpracowaliśmy z Koalicją Onkologiczną, z różnymi innymi stowarzyszeniami pacjentów i pacjentek z rakiem piersi, no wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ta współpraca trwa od przynajmniej mojej kadencji na pewno, ale jeszcze minister Radziwiłł też współpracował z pacjentami. No to jest zupełnie inna jakość tworzenia prawa. Jeżeli w zespole, który pisze ustawę, są stowarzyszenia pacjenckie, no to wiem, że my nie oderwiemy się od oczekiwań ludzi. A po drugie, naprawdę tak jak z EB, czy z stwardnieniem zanikowym, czy z ostatnio z chorobą Fabry'ego, no słuchajmy tych stowarzyszeń pacjentów, bo oni naprawdę reprezentują grupy, tak jak choroba Fabry'ego, gdzie walczyli kilkanaście lat o refundację jednego enzymu, który pozwala im normalnie funkcjonować. W związku z tym myślę, że ta współpraca i to słuchanie ludzi to jest taki ważny element w ogóle pracy rządu, pracy parlamentarzysty, pracy każdego, kto chce być poważnie zarządzać w ochronie zdrowia nie tylko. W takim razie jako lekarz, minister zdrowia, teraz również kandydat do Sejmu, jaką diagnozę postawi Pan dla Mazowsza w zakresie służby zdrowia? Decentralizacja. Nie może być tak, że jedynie Warszawa jest tym centrum leczenia i diagnostyki. Muszą być w miastach innych Mazowsza również te centra dobrej jakości, które diagnozują, leczą pacjentów. To jest diagnoza, która jest generalna w całej Polsce, ale na Mazowszu jest szczególna, bo wiemy, że Warszawa jakby wysysa i kadry, i finanse. Chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie ta jakość diagnostyki, jakość terapii, jakość służby zdrowia była równie dobra.